Cześć, zgodnie z zapowiedzią ruszamy z serią filmów szkoleniowych dotyczących detailingu. Pierwszy odcinek chcemy poświęcić mikrofibrom. Wiemy, że jest to ciężki wybór. Każdego dnia otrzymujemy od Was pytania na maila, telefony, czy jak odwiedzacie nas w sklepie stacjonarnym. Czym różnią się mikrofibry i czy tak naprawdę warto jest inwestować w dobrą jakość? Czy wystarczy to, co mamy w markecie? Odpowiedź jest krótka. Warto inwestować w dobrą mikrofibrę, ponieważ poprawia to jakość naszej pracy. Natomiast te fibry, powiedzmy marketowe, tak samo mogą się przydać do jakichś takich zadań jednorazowych. Mikrofibry różnią się przede wszystkim gramaturą. Możemy rozróżnić to w bardzo łatwy sposób. Po prostu grubością samego materiału, tak? Ta mikrofibra cieniutka będzie miała w granicach 250-300, natomiast te wszystkie grubsze, jest to 600, 700, 800, nawet powyżej 1000. Także w łatwy sposób możemy to rozróżnić. Jeżeli mamy dwie cienkie mikrofibry, możemy rozróżnić też gramaturę samym dotykiem. Te mikrofibry marketowe będą zazwyczaj bardzo cienkie, wręcz jak kartka papieru, i to włosie będzie bardzo rzadkie. To oznacza, że ta gramatura jest bardzo, bardzo niska. Kolejne kryterium to rodzaj splotu. Możemy mieć mikrofibrę z długim, pionowym włosiem, dzięki czemu jest ona w stanie wchłonąć dużo więcej pasty, czy też quick detailera, wosku podczas docierania. Mamy również mikrofibry, gdzie ten splot jest zawinięty. One zazwyczaj mniej marzą, więc są dedykowane do rozprowadzenia produktu, ewentualnie takiego finalnego dotarcia. Kolejne dwa rodzaje splotów charakteryzują tak naprawdę mikrofibry do szyb, ewentualnie do osuszania. Jedna z nich jest to totalnie gładka mikrofibra, wręcz satynowa, typowa właśnie do szyb, do takiego finalnego dotarcia. I tak zwane wafle, czyli mikrofibry, które możemy oczywiście wykorzystywać do szyb, jak również do osuszania samochodu. Podczas zakupu mikrofibry spójrzcie również na rodzaj obszycia, bądź też jego brak. Osobiście preferuję mikrofibry, które nie mają żadnego obszycia. Są one najczęściej cięte laserowo, bądź w jakiś inny sposób, którego tak naprawdę nie znamy, tylko może być to tajemnica firmowa. Dzięki braku tego obszycia unikniemy potencjalnej możliwości zarysowania lakieru, więc jest to bardzo dobre przy wykorzystaniu właśnie do wszystkich prac związanych z lakierem. Kolejne dwa rodzaje, również dobre jakościowo i poprawne dla mikrofibr do lakieru. Jest to obszycie satynowe. Patrzcie, żeby było wykonane starannie. Ta satyna powoduje, że mikrofibra delikatnie przesmykuje się po lakierze, więc to prawdopodobieństwo porysowania lakieru jest również bardzo, bardzo, bardzo małe. Ewentualnie obszycie, takie dokładne obszycie mikrofibry mikrofibrą po prostu, tak? To również mocno na plus dla wszystkich mikrofibr. Najgorszym rodzajem obszycia jest zwykła pętelka, powiedzmy. Najczęściej są tutaj jakieś wystające nici czy niedociągnięcia. Tak, te mikrofibry raczej wykorzystujemy do prac związanych z wnętrzem auta, z felgami, czy też jakimiś miejscami, gdzie to prawdopodobieństwo zarysowania nie występuje. Jeżeli używalibyśmy już tych mikrofibr do lakieru, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, zawsze szwem od lakieru, czyli tą mikrofibrę zawijamy sobie w ten sposób i w tak układamy na lakierze, dzięki czemu ten lakier jest chroniony i tym szwem na pewno nie zarysujemy, nie uszkodzimy powierzchni lakieru. Kolor i rozmiar to tak naprawdę Wasze indywidualne preferencje, natomiast pamiętajcie o kilku kluczowych elementach. Na pewno do osuszania auta musimy używać dużych mikrofibr, 60x90, takie minimum. Nie możemy osuszać auta mikrofibrą 40x40, ponieważ zajęłoby nam to bardzo dużo czasu i wykorzystalibyśmy
zbyt wiele mikropiów. Nie ma to zupełnie sensu. Jeżeli chodzi o kolor, tak samo indywidualne preferencje, natomiast warto sobie dzielić te mikrofibry, czyli do wnętrza mieć jeden kolor, nawet podzielić je na te do plastików, do skór, inny kolor do lakieru i mieć jeszcze takie dodatkowe mikrofibry do zadań specjalnych, jak to ja nazywam, czyli do silnika, do wydechów, ewentualnie dotrzeć nad kola. Tam raczej wybierajcie ciemne mikrofibry, czyli czarne czy też szare. Takie, gdzie po prostu ten brud nie będzie tak widoczny, ponieważ nawet po praniu nie wszystkie te zabrudzenia mogą zejść. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy przejść przez cały proces autodetailingu. Jak wiadomo, zaczynamy od mycia i osuszania. Do osuszania wybieramy duże mikrofibry. Tak jak wspomniałem, 60 na 90 jest to takie minimum. Może być to mikrofibra z obszyciem mikrofibrowym, ewentualnie satynowym, tak jak mamy to w przypadku tej mikrofibry. Ważna jest również gramatura. Ta mikrofibra nie może być, ta gramatura nie może być zbyt niska. Są to zazwyczaj mikrofibry od 500, 600 wzwyż. Niektórzy producenci robią mikrofibry o bardzo dużych rozmiarach, nawet do 2 metrów. Jest to oczywiście kwestia indywidualna, natomiast moim zdaniem takimi mikrofibrami pracuje się dosyć ciężko, ponieważ jak wchłoną już pewną ilość wody, to zaczynamy mocno szurać po tym lakierze, co jest tak naprawdę niezbyt wskazane, ponieważ osuszając powinniśmy jedynie przytykać mikrofibrę do lakieru. Niektórzy wykorzystują również do osuszania tak zwane wafle. Tutaj mam przykład takiej mikrofibry waflowanej, co prawda bardzo małej, ponieważ tą akurat wykorzystujemy do szyb. Natomiast ta struktura jest również odpowiednia do osuszania. Niestety w przypadku takiej mikrofibry musimy już delikatnie przesuwać ją po lakierze, dlatego ja jej do końca nie preferuję. Raczej wolę te duże, puszyste mikrofibry. Takim najbardziej popularnym jest Fluffy Dryer. Po osuszeniu auta przechodzimy do korekty lakieru lub użycia Quick Detailera w celu szybkiego odświeżenia powłoki lakierniczej. Jeżeli chodzi o korektę lakieru, będziemy potrzebowali 2 rodzajów mikrofibr. Jedna mikrofibra do dotarcia pasty na sucho, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie jej wypracować do samego końca. Tutaj preferuję mikrofibry bez obszycia, ewentualnie z obszyciem satynowym lub dokładnym takim mikrofibrowym, żeby nie zarysować lakieru. Dosyć grube mikrofibry, natomiast nie przesadzamy. Gramatura w granicach 400-500, maksymalnie 600 jest wystarczająca. Druga mikrofibra, którą będziemy potrzebowali podczas korekty lakieru, jest to mikrofibra o splocie zawiniętym do wewnątrz, tak, o czym już wspominałem. Jest to mikrofibra, którą będziemy wykorzystywali do rozprowadzenia ipy czy też innego zmywacza w celu odpuszczenia powłoki lakierniczej. Jeżeli chodzi o quick detailery, w zależności od lakieru, ale raczej używamy tych grubszych mikrofibr, z tym takim splotem otwartym, pionowym. Natomiast są lakiery, na których ten detail może się mazać i wtedy to ostateczne dotarcie warto wykonać taką mikrofibrą z tym zawiniętym splotem. Tutaj mamy akurat naszą mikrofibrę MX Nowicki, natomiast polecamy również FlexiPads, oni też mają fajne mikrofibry z zawiniętym włosiem. Docieranie wosku. Tutaj musimy wybrać naprawdę grubą, puszystą mikrofibrę. Obszyciem, zazwyczaj te mikrofibry są z obszyciem satynowym lub mikrofibrowym. Raczej nie spotkamy na rynku tego typu mikrofibry bez żadnego obszycia. Musi być to duża, ciężka mikrofibra, dzięki temu podczas docierania wosku ona jest taka duża, ciężka, łatwiej jest nam to wszystko zebrać. Poza tym wiadomo, że ten nadmiar wosku jest to pyłek, który musi się zmieścić w tej mikrofibrze. Poza tym mamy tam też dużo niedoschniętego wosku, czyli krótko mówiąc tłuszczu.
I wykorzystując mikrofibry o małej gramaturze, niestety one nie będą w stanie wchłonąć tyle materiału, co te grube pluszaki. Do wnętrza wykorzystujemy dwa rodzaje mikrofibr. Warto je podzielić na te do plastików i do skóry. Rozróżnić je można sobie najlepiej kolorami. Jeżeli chodzi o plastiki, tutaj nie potrzebujemy nic nadzwyczajnego. Mikrofibra o gramaturze 250 do 350 jest wystarczająca. Nie może być ona też zbyt cienka, ponieważ podczas czyszczenia wszystkich tworzyw za pomocą APC musimy ten brud zbierać i wykorzystując tanie, cienkie mikrofibry, niestety będą się szybko kończyły. Także, ale też nie przesadzajmy ze zbyt wysoką gramaturą. Jeżeli chodzi o skóry, tutaj też nie potrzebujemy zbyt dużej gramatury, natomiast dla mnie ważny jest kolor. Warto używać jasnych, najlepiej białych mikrofibr. Szczególnie jest to ważne przy jasnych skórach. Mamy pewność, że nie dojdzie do tego, że preparat, w którym czyścimy skóry, rozpuści pigment w mikrofibrze i nie daj Boże, wejdzie to nam w strukturę skóry. Także tutaj zdecydowanie mikrofibra biała. Szyby są ostatnim elementem procesu autodetailingu, niezależnie czy robimy pełną korektę, odświeżenie, czy też samo mycie. Warto wykorzystywać tutaj dwa rodzaje mikrofibr, nawet trzy. W zależności tak naprawdę od zabrudzeń. Pierwszy ten brud, jeżeli widzimy, że ta szyba się mocno marze, warto jest zebrać taką mikrofibrą podobną jak do wnętrza, czyli gramatura 250, 300. Może być ona ze zwykłym obszyciem, nie musi tu być żadna satyna. Kolejne dwa rodzaje mikrofibr do czyszczenia szyb to tak zwany wafel, który możemy wykorzystać do zebrania tego pierwszego brudu, jeżeli nie ma zbyt wielu tłustych zanieczyszczeń na szybie, bądź też wykorzystać go do finalnego dotarcia, z tym, że wtedy wykorzystujemy już jako taką suchą mikrofibrę, tak? I mamy tą gładziutką satynkę, która tak naprawdę sprawdza się tylko i wyłącznie do finalnego dotarcia. Tą mikrofibrą nie zbierzemy zbyt dużo brudu, także pracujemy ją praktycznie na sucho, żeby dotrzeć, dopieścić te szyby do samego końca. Na koniec chciałbym jeszcze pokazać i powiedzieć, do czego wykorzystać taką ultracienką mikrofibrę, która wygląda podobnie jak te do przecierania okularów. Mamy tutaj akurat mikrofibrę z firmy CarPro. Te ultracienkie mikrofibry sprawdzają się pierwsze do aplikacji powłok na lakier, z tym, że tutaj mamy do czynienia z dosyć dużą mikrofibrą, tamte są zazwyczaj mniejsze. Świetnie sprawdzają się również do aplikacji wszystkich niewidzialnych wycieraczek. Mogą być również pomocne przy wstępnym rozkładaniu powłok kwarcowych, ceramicznych, żeby wypoziomować tą powłokę, ale nie zebrać jej do końca. I takie kolejne jeszcze jej zadanie to jest finalne dotarcie wosku. Czasami zdarza się lakier bądź też wosk, który sprawia bardzo dużo problemów z dotarciem. Oczywiście to pierwsze dotarcie robimy grubą, puszystą mikrofibrą, natomiast później patrząc w latarkach LED-owych widzimy drobne hologramy, mazy i cały czas nam się to marze. Warto wtedy spróbować właśnie dotrzeć powierzchnię lakieru taką właśnie mikrofibrą. Niestety ona jest bardzo mało chłonna, nie jest w stanie zebrać tak dużo tłuszczu. Może się zdarzyć, że wykorzystamy 2-3 mikrofibry na całe auto. Natomiast w takich sytuacjach jest na pewno bardzo, bardzo pomocna. Mam nadzieję, że była to dla Was bardzo cenna lekcja. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku.